Dobry, witam wszystkich na kolejnej lekcji, na kolejnym treningu w moim dojo, które jest moim, naszym tutaj sensei Agnieszki i moim mieszkaniu. Także wszyscy ćwiczymy we własnych domach, przynajmniej na razie, ale jak już wrócimy na matę, to dopiero rozbrykamy się i zrobimy wszystkie te ćwiczenia, które niestety w mieszkaniu nie można ich robić, albo nie powinno się. Znaczy można wszystko zrobić w domu w ramach bezpieczeństwa. Jak wiemy, jak to robić, to można i ukemi, czyli mae ukemi, można ushiro ukemi, ale my specjalnie nie będziemy robić tych rzeczy, które może spróbujemy później zrobić jakiś jeden fikołek do przodu, ale na razie nie. Na razie będziemy robić tylko ćwiczenia z kładzeniem, z podnoszeniem, z obracaniem się, po to, żeby dokładnie opanować te podstawowe rzeczy, które znamy jako Sumiotoshi Kokyunage, jak Ikkyo Omoteura, Tenchinage, i dzisiaj może zobaczymy, może zdążymy, jeżeli nie, to zrobimy na następnym treningu wstęp do Kote Gaeshi. Nie myli z kotami i z gęsiami, tylko Kote Gaeshi. Kote oznacza nadgarstek. Kaeshi, Gaeshi oznacza. To jest kote, nadgarstek. I gaeshi to jest takie oto skręcenie, ale chodzi o zablokowanie tego, tej ręki. To jest kote gaeshi. Stasiu, bardzo Cię proszę, żebyś już nie korzystał z czatu, tylko zajął się treningiem, dzięki. No, wypadałoby, bo oczywiście ja Was nie widzę. Ale ja widzę. Najważniejsze to jest w treningu, jak sensei nie patrzy, czy sensei jak na treningu prowadzący, bo to nie muszę być ja oczywiście, czy podczas egzaminu, kiedy jesteście na tej prezentacji, na tym egzaminie, to jak nawet odwrócę głowę, to ja wiem, że ja nie muszę zwracać uwagi, bo każdy ćwiczy tutaj, przed tą kamerą, dla siebie, nie dla mnie, tylko dlatego, żeby podnieść własne umiejętności. Ja tylko mogę podpowiadać dzisiaj, a zwłaszcza w tej sytuacji, podpowiadać, co należy robić, ale oczywiście się tego nie da dokładnie powtórzyć tak, jak to robimy na macie. Musimy to w ten sposób na razie przeczekać. Onegai shimasu. Każdy trening zaczynamy ukłonem i kończymy ukłonem. Słowo onegai shimasu wszystkim wyjaśnia. Dobrze, wstajemy i klękamy. Prawe kolano, lewe kolano i klęk na piętach. Na palce. Prawa noga nieco w tył, lewa nieco do przodu. Podnosimy się na lewej nodze. Pokażę bokiem. Klęk na prawym kolanie. Klęk na dwóch kolanach. I na całych stopach, na całych nogach w ten sposób kończymy to ćwiczenie. I jeszcze raz. Prawa w tył, lewa nieco do przodu i podnosimy się na tej nodze. Przepraszam, tyłem. Klęk. I na całych. Gideon, nie przeszkadzaj Lori, niech ona też ćwiczy i dobrze widzi. Tak. Dlaczego w ten sposób? Bo tak się umówiono, że ta noga z jakichś powodów będzie pierwsza, a ta z jakichś powodów będzie druga. Jakie to powody? To dalsza historia, ale o tym Wam opowiem na innym treningu, czy też przy innej okazji. Na razie po prostu robimy w ten sposób, że klękamy w taki, a nie inny kolejności. Czyli jeszcze raz, podsumuję to dzisiaj. Najważniejsze, żebyście zapamiętali. Z pozycji stojącej, tachiwaza, klękamy na prawym kolanie. Klęk podwójny, klęk prosty na dwóch kolanach. I teraz siad klęczny pełny na piętach. Podnosimy się odwrotnie, w odwrotnej kolejności. Prawa noga nieco do tyłu,
lewa noga do przodu, podnosimy się i wyrównujemy pozycję. I stajemy w pozycji swobodnej i takiej lekko już obniżonej, żebyśmy nie stali na prostych nogach, to jest najważniejsze. Ja Wam już za każdym razem będę o tym mówił, za chwileczkę pokażę, jakie wrażenie powinno się mieć podczas wszystkich ćwiczeń na każdy stopień, na 4 belki, na 5 belek, na żółty pas, na pomarańczowy, zielony i tak dalej, i tak dalej, i oczywiście i na czarny. Najważniejsze, żeby, i zaraz wracam, na każdym naszym treningu, na początku będę o tym mówił, ponieważ mogą się dzisiaj pojawić osoby, które jeszcze nie były na treningu właśnie takim domowym. To są dwie te same piłki. Znaczy nie te same, tylko o podobnej wielkości. Tylko jedna jest dobrze napompowana, a druga źle. I dlatego robiąc różne ćwiczenia, trzeba mieć w głowie, wyobrazić sobie, że wykonujemy tak, żeby wszystkie nasze ćwiczenia były okrągłe i dobrze się przesuwały. Jest to możliwe tylko i wyłącznie, na razie patrzcie, nic nie musicie ćwiczyć, bo nie było dzisiaj Waszym zadaniem piłek. Ja tylko to pokazuję, żeby były okrągłe i ruchy były kuliste i takie, a najwyżej jajowate. Ale żeby nie były właśnie takie, jak o ta piłka, że niedopompowane, nie chcą się turlać, i bardzo ciężko im jest wykonywać każdy taki ruch. Dlatego teraz w siadzie, zaczniemy od siadu. I zaczniemy, tak spróbujcie tak rękami toczyć niewidzialną piłkę. W różnych kierunkach. Ja pokazałem to z piłką, ale teraz jak wyobraźcie sobie, że ta piłka jest, ale jej nie ma. I musicie sobie ją wyobrazić, że ona jest i można ją dotknąć, i ona się toczy takimi krągłymi, dużymi ruchami. Dobrze, teraz spróbujcie tę piłkę przetoczyć dookoła za sobą. Niewidzialna piłka, zobaczcie. Trochę jak byśmy czary-mary, czarodziejskie ruchy robili. I zaczynamy tą piłką. Oczywiście nie musi być dokładnie taka piłka, ale ruchy muszą być dookoła, 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 dookoła. Dobrze. I teraz podnosimy tę piłkę do góry i opuszczamy ją w to samo miejsce. A ponieważ jest to piłka niewidzialna, więc ona musi ważyć trochę. Wyobraźmy sobie, że to jest taka trochę ciężka piłka. I kładziemy ją z powrotem. Jeszcze raz, wdech. I wydech. Teraz podnieście się w dowolny sposób, trzymając tak tą piłkę przed sobą. Wyobraźcie sobie, że ona tu jest. Trochę mniejsza, zmniejszcie tą piłeczkę. O tak. I teraz zaczynamy się kołysać. Piłka cały czas jest między rękami. Jakby ktoś nie wiedział, to ja jeszcze raz tę piłeczkę pokażę. Co trzeba sobie wyobrazić? Popatrzcie. To jest wszystko to samo, co przed chwilą robiliśmy. I teraz spróbujcie zrobić rękami takie ruchy. Ja zaraz piłki się pozbędę, nie będę jej miał. O, do góry, na dół, do góry, na dół. I jeszcze raz piłka idzie. Odłożę ją zaraz, przepraszam. O, właśnie. I teraz tak. Na boki. Do góry i do przodu, i w dół. Do góry i w dół. Do góry i w dół. I dookoła. Krążenia z niewidzialną piłką. Krążenia z niewidzialną piłką. Dobrze. Teraz odkładamy piłkę niewidzialną na bok. Uwaga, żeby nie przeszkadzała innym niewidzialna piłka.
Teraz już ręce rozluźniamy i pomachamy sobie tak, żeby tej piłki nie było w rękach. Ta piłka teraz jest tutaj. Ona jest gdzieś tu. I zrobimy sobie taki taniec brzucha. Tak jakbyśmy mieli, jakbyście wy byli tą piłką. Krążenia biodrami, tak jakby to była właśnie ta piłka, tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ręce teraz na kolana i popatrzeć na sufit. Popatrzcie na sufit. Przez lewe i prawe ramię. Do góry. Do góry. Dobrze. Teraz nogi razem. Przysiad. I prostujemy nogi. Przysiad. I prostujemy nogi. Rozluźniamy nogi. Prosiłem Was dzisiaj, żeby wziąć na trening, bo tak trzeba nazywać, to nie jest jakaś, prawda, tylko lekcja przez internet. Ja uważam, że to jest normalny trening z Wami, bo Wy przykładacie zawsze się do treningu i to, czy robimy to, przede wszystkim każdy ćwiczy dla siebie, żeby być coraz lepszy, więc w tym, co robi. Bo inaczej by nas to nie bawiło. Nie cieszyłoby Was bieganie na trening i robienie fikołków. Więc myślę, że nawet w tych warunkach, kiedy musimy to robić z niewidzialną piłką, czy z niewidzialnym asystentem, to sobie poradzicie. Poproszę o pas. Macie pas jakiś dodatkowy, albo jeżeli nie, to swój. Trzeba zdjąć swój pas. Jeżeli ktoś nie ma dodatkowego pasa, ja mam akurat. Poprzedniego obozu został nam ekstra czerwony pas, to mam go do ćwiczeń. Tak jest. Dobrze. I teraz, jeżeli już pamiętacie ćwiczenie z piłką, to teraz spróbujemy to zamienić na pas. Dlaczego? Dlatego, że potrzebna nam jest i Wam wszystkim informacja, że ćwiczenie w środku ma swoje naprężenie, tak jak ten pas. Bo powietrza w środku w piłce nie widać, a teraz można zobaczyć to niby powietrze, no tak trochę oczywiście dla wyobraźni, że ono jest takim pasem, to coś jest, łączy te Wasze ręce. I teraz, skoro już macie ten pas naciągnięty, oczywiście pamiętając, że możecie to trzymać krócej, to nie ma znaczenia, tak by było wygodnie. I teraz kładziemy ten pas w ten sposób. I teraz zaczynamy. Idź, ni, san, si. Idź, ni, san, si. Tak jakbyśmy trzymali coś na ramionach. I teraz półprzysiad. Idź, ni, san, si. Teraz będziemy podnosić nogę. Idź, ni, san, si. I wystarczy. Jamy. Teraz tak jakbyśmy robili skakankę. Uwaga, skakanka będzie, ale nie za duża, nie za wysoka. Ja tu mam rarówkę, blisko, niedaleko lampę, więc muszę uważać, żeby ją pasem nie trafić po prostu. I teraz przechodzimy przez pas. Jeden krok. Jedną ręką przenosimy takim łukiem. No zobaczcie, jak ja to zrobiłem. Jedną ręką i wracamy. Przechodzimy przez pas, jedną ręką z tyłu do przodu i z powrotem i przechodzimy ponownie. Żeby było równo, ja tak ustawię się do Was. No, słuchajcie, to są warunki mieszkaniowe w domu, ale myślę, że sympatycznie nam jest razem ćwiczyć każdy we własnym mieszkaniu. Dlatego nie chciałem tych treningów dla Was specjalnie przygotowywać w dojo, bo wiem, że nie każdy tam może teraz wchodzić, ja mogę tylko, tak jak Wam mówiłem, tam wejść oczywiście, żeby zobaczyć, czy róże nie popękały i kwiatki podlać. Ale, czyli sam mógłbym tam być po prostu. Ale tak to jesteśmy razem, każdy u siebie. No to jeszcze raz.
Idź mi sam si. Pochód. Idź mi sam si. Pochód. Teraz dwa razy będziemy to robić. Przechodzimy przez pas i ręka. No, może nawet więcej razy, o. I powrót. Przechodzimy przez pas i jeden raz, drugi raz i trzeci raz. I wracamy przez pas. Teraz troszeczkę szerzej staniemy. Szerzej, o tak, jakbyśmy tutaj ciężar wielki trzymali. I zrobimy kilka razy dookoła. Czyli idź, ni, san, si, go. Zobaczcie, pas zaczyna krążyć. Sić, hać, kiu, dziu. Nic nie pokrąciłem, nic nie zrzuciłem. Wszystko całe w domu. Uwaga na meble. I w drugą stronę. Rozluźniamy nogi. Przyczajka. I w drugą stronę. Idź, ni, san, si, go, roku, sici, haci, kiu, idziu. Ach, bardzo dobrze. Ciekawe, co nam się udało. Myślę, że tak. No, na początku wydaje się dziwne, ale potem już bardzo proste jest to ćwiczenie. Teraz wchodzimy na pas jedną nogą i będziemy ustawiać pozycję. Teraz będzie krok do przodu i zmiana pozycji. Krok do przodu i zmiana pozycji. Idź, ni. Idź, ni. Zmiana nogi na pasie. Gotowe. Krok i zmiana. Idź, ni. Idź, ni. San, si. Teraz przećwiczymy drugi krok. Teraz będzie krok w tył. Obrót, przepraszam. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Zmiana nogi. To, co słychać, to nie ja. To ćwiczenia w drugim dojo obok za parawanem. Tam jest dojo dla kotów i one tam mają drapak. Obrót, postawa. Zobaczcie, jak stoję w tej pozycji. Ta noga jest ugięta i przyciśnięta do podłogi. Trzymam tutaj mocno napięty pas. Trochę niżej, trochę wyżej. Wszystko zależy od wygody. Teraz zwrot i obrót. Zwrot i obrót. Zwrot i obrót. Teraz będzie najtrudniejsze. Może jeszcze pokażę to do Was. Zanim to najtrudniejsze nastąpi, pas może się tak skręcać, to nie ma problemu żadnego. Już poprzednie ćwiczenia. Krok, idź i do tyłu. Ważne, żeby cały czas był kontakt ze swoją nogą. Po to jest ten pas, żeby wiedzieć, że ta noga tam jest i żeby ręce o tym wiedziały. A jak już ręce wiedzą, to tak naprawdę wie brzuch, a tak naprawdę wie głowa. A tak naprawdę całe nasze ciało będzie potem pamiętało, jak z tym wszystkim, jak to wszystko łączyć w jedną całość. Teraz bardzo trudne ćwiczenie, moim zdaniem trudne, to będzie zmiana na pasie. Zmiana na pasie. Trzeba nadepnąć pas, a drugą nogę podnieść i wycofać. Nadepnąć pas i wycofać. To specjalnie, tego jeszcze nie robiliśmy nigdy. To jest dzisiaj pierwszy raz wykonane to ćwiczenie. Ja trochę przesunę moją matę do przodu. I oczywiście, jak macie w domu twardą podłogę, to jest wygodniej na niej. Ale jak jest dywan albo jakaś wykładzina dywanowa, no to trzeba troszeczkę inaczej stawiać nogi. Prawda, Felicjan? Chodź, Felicjan. Felicjan będzie teraz ćwiczył. Felicjan. Pokażemy dzieciom jeszcze raz to ćwiczenie. Nadepnąć na pas. I teraz jedna ręka, nadepnąć i cofnąć nogę. Ręka do przodu, na pas.
i wycofać nogę. Idź, ni. Idź, ni. Idź, ni. Normalnie nie wolno tych nóg podnosić wysoko, ale teraz musimy to robić, żebyśmy wiedzieli, jakie kroki pojedynczo wykonać. To znaczy, kroki znacie, ale teraz to jest tak jeszcze ważne w aikido, żeby mieć taką świadomość, czyli wiedzę, coś, co te, gdzie ta noga jest, gdzie te ręce są. I czasami coś takiego niewidzialnego jest u nas pod kontrolą, czyli ta siła, kierunek, naprężenie, takie naciągnięcie, o teraz jak nie ma tego naciągnięcia, to wszystko jest takie wiotkie, a jak jest dobre naciągnięcie, to jest takie naprężenie wewnątrz. To się nazywa w niektórych dyscyplinach sportu czuciem wewnętrznym albo ramą, jak w tańcu na przykład, że rama ruchu jest. A my tak, o, jak ramka w obrazku, też coś trzyma i gdzieś coś troszeczkę niby ogranicza, ale też dodaje piękna. Dobrze. To teraz spróbujmy zrobić skakankę. Mam nadzieję, że będzie można. Rozejrzyjcie się. Rozejrzyjcie się i teraz delikatnie. Idź. Jeszcze raz. Za ostrożny byłem. Nie chciałem tutaj niczego potrącić. I raz. Dwa. Trzy. Wystarczy. I teraz do tyłu. Spróbujcie to zrobić do tyłu. Też muszę wziąć poprawkę. Uwaga, uwaga. Raz. Dwa. Udało się. I trzy. Udało się. Oczywiście to ja oczywiście normalnie robimy to lepiej, ale teraz ze względu na tą ostrożność, to troszeczkę trzeba ostrożnie wszystko zrobić. Dobrze, przechodzimy do kołysek. Usiądźcie w siadzie. Napinamy pas na stopach, tak jak to robiliśmy zwykle. I kołyska, góra i siad prosty. Góra i do siadu prostego. W ten sposób. Góra. Góra. I góra. Dobrze. Teraz przechodzimy do rozkroku i to samo ćwiczenie, które się już nazywa Koho Ukemi Undo. Koho w tył na plecy. W rozkroku. Idź. Ni. San. I ostatni raz. Si. Teraz przetoczenia. Najpierw zaczniemy od leżenia na boku. Gotowi? Na lewym boku, na prawym boku, podnosząc jedną nogę w górę. I na bok. Raz. O, to się zdarza. Dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. To nie jest dokładnie w bok, to jest lekko wskos w bok, ale oczywiście każdy z Was. O, właśnie tak. Tu sobie na ręce pomagamy, na łokciach troszeczkę. No dobrze, teraz spróbujemy zrobić pół obrotu. Rozkroku. I zmiana kierunku o 180 stopni. I zmiana kierunku o 180 stopni. I jeszcze raz. I ostatni. I ostatni raz. Znakomicie. Dobrze. Teraz warto by jest przećwiczyć wiązanie pasa. Siadamy w siadzie z krzyżnym. Każdy umie wiązać pas. To teraz wyobraźcie sobie. No to trzeba zrobić przed sobą. Chwila odpoczynku, a jednocześnie koncentracja na wiązaniu pasa. Jeżeli jest problem z wiązaniem pasa, nie macie, to umiecie na kimś to zrobić, to możecie obwiązać troszeczkę własne kolana. Popatrzcie. Zaczynamy od przodu. Potem do przodu, ale to będzie za mało, za ciasny będzie ta pętla, więc wystarczy raz. I teraz zaczynamy wyjątkowo z tyłu. Z tyłu. Wyrównać końcówki pasa.
Wyrównać proszę końcówki pasa. Teraz. Precelek. I nawiązany pas, tak jak na brzuchu, swoim bądź kolegi czy koleżanki, tak często pomagacie. Popatrzcie, to wiązanie pasa, może nie udało mi się idealnie końcówek, jest takie samo jak to. Nie jest to łatwe. Ja sobie pomagam nogami, ale może to być po prostu w powietrzu. I taka obręcz na takiego oto wielkiego, nie powiem, że grubasa, bo to nie jest grzeczne i nieładne, ale na kogoś, kto jest taki to po prostu duży. Albo nawet na hipopotama. W ten sposób. Gotowe? Dobrze. Mam nadzieję, poczekam jeszcze chwilkę. Sprawdźcie, czy jest zawiązany. Musi być kółko. Dobrze, jeżeli jest, no chyba, że ktoś nie zdążył zrobić, to jeszcze chwilę zaczekam. No chodź, Tofi, chodź, pokaż się dzieciom, chodź. Jak tam ćwiczyliście? One mają teraz minutkę przerwy na zawiązanie pasa odpowiednio, wiesz? Bo nasze koty już są po treningu, więc mają wolno, mogą przyjść tutaj i się pokazać. No dobrze, myślę, że zawiązaliście pas i teraz bardzo ważne ćwiczenie. Bądźcie ostrożni. Ci, co już ćwiczą to długo, to Aikido oczywiście ćwiczą długo, to dokładnie wiedzą, o co chodzi w tym ćwiczeniu. Zobaczcie, musimy włożyć tutaj głowę, a tutaj musimy włożyć stopę. W ten sposób. Napinamy trochę szyję, żeby się wzmocniło. Otrzymanie. I teraz uwaga. Robimy raz i dwa. Pomagamy sobie rękami. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Jeszcze raz z przodu. To troszeczkę może Was boleć tutaj, ale to nie za bardzo, pas jest szeroki. To jest trudne. Jeżeli komuś się nie udaje, to proszę, niech siedzi w siadzie skrzyży i się przygląda. Bo to, że ktoś nie zrobił tego kółeczka, to nie oznacza, że się musi zmartwić. Po prostu niech patrzy. Czyli komu się nie udało zawiązać pas i zrobić takie kółko, to proszę, siedźcie w siadzie skrzyżnym i przyglądajcie się, jak ja to robię. Następnym razem Wam się na pewno uda. Kołyska. Można oczywiście pomagać sobie trochę rękami, ale ja wolę to ćwiczenie robić tak. Proszę to bokiem. I tu prostuję nogi i ręce. Teraz, chcąc usiąść, po prostu pomagam sobie zgiętymi nogami. I idź. Ni. Idź. Ni. No i skoro już tak siedzicie, to teraz trzeba przejść przez to kółko. I wyciągnąć pas. Przechodzimy przez kółko. I wyciągamy pas jedną ręką. Nogi do środka, ręce i głowa. Opieramy się na jednej stronie, na jednej ręce i wyciągamy z jednej strony. Raz, dwa, trzy i wejście. Raz, dwa, trzy i przejście. Raz, dwa, trzy i przejście. Podnosimy pupę, biodra i wyciągamy pas z jednej strony. To bardzo ważne ćwiczenie, bo tu będziemy takie wstawania ćwiczyli z różnych przewrotów. Teraz usiądźcie w tym czarodziejskim kole. No tak. Jeżeli nie jest pas związany, to wystarczy zrobić taki, położyć go, żeby udawał, że jest związany.
On musi teraz tylko leżeć i udawać kółko. Tak naprawdę obręcz. Tak. Pokażę jak. O. Mam nadzieję, że widać. Widzicie? Jeżeli nie jest związany, to żeby był w formie koła. Bądź takiego jaja. No dobrze, teraz wchodzimy. A tak naprawdę siadamy pupą. W środku. Stopy na zewnątrz, ręce na zewnątrz. Tylko pupa siedzi w tym tajemniczym kółeczku magicznym naszym. I teraz uwaga, co będziemy robić? Popatrzcie uważnie. Ja podnoszę się i wstaję z tej strony. Siadam. Takie niby nic, ale chodzi o to, że w tym ćwiczeniu trzeba się odwrócić, zrobić obrót, na rękach się podpierać. I teraz wchodzimy z powrotem pupą do środka. No to jeszcze raz. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. I zobaczcie, zaczynają się kroki pojawiać. Te, które znacie. Irimitenkan. Tsugiashi, krok dostawny, krok przestawny. Popatrzcie jeszcze raz. Obracam się. Wchodzę, siadam. Obracam się. Wchodzę, siadam. Obracam się. Wchodzę, siadam. Można oczywiście na kolanach, jeżeli ktoś ma miękkie podłoże. Tu jest akurat miękko. Mogę zrobić wstawanie trochę przez kolana. To jest bardzo trudne ćwiczenie. Dzisiaj to nowe ćwiczenie dla Was. Stąd mogą być, możecie mieć kłopoty jeszcze z takim obracaniem się. Dobrze. Idzie dobrze, mam nadzieję. Wykorzystanie pasa jest bardzo, bardzo szerokie. Możecie mnóstwo ćwiczeń wymyślić sami. Jeżeli nie ma pomysłu, to zawsze jakiś, ja podsunę Wam pomysł. Ale myślę, że śmiało możecie wykonać dużo ćwiczeń takich jak. Teraz będziemy wchodzić strzałką do tajemniczego, magicznego koła. Mam nadzieję, że pasy są zawiązane ciągle. Wasze albo ten jeden dodatkowy. Uwaga. Ostrożnie rozejrzeć się. Podrzucamy pas i wchodzimy do środka. A raczej wskakujemy. Strzałką. W górę. I taniec brzucha. Opuszczamy pas na dół. Podnosimy. Do góry. Trafić. I to jest tak zwany śniadaniowy zestaw, czyli bułka z masłem. To zależy jak kto lubi oczywiście. A teraz robimy kołyskę. Pas przygotujcie. Uwaga, sprawdzamy, czy jest coś za sobą, czy czegoś nie ma. Do góry podrzucamy i nogami wchodzimy w kółeczko i przechodzimy przez nie. Podrzucić, przesunąć, puścić. Ci, którzy ćwiczą dłużej, mogą wyżej podrzucić ten pas do góry. Nad siebie, tylko nie na żyrondol, do góry, nogami, przekładka, kołyska. I tak jeszcze dwa razy. Do góry, nogi, ręce i kołyska. I ostatnie dwa razy. Góra, nie udało się, prawie udało się. I kołyska. I ostatni raz. Góra. Uda się? Musi się udać. O! Słuchajcie, to trzeba sobie radzić, aż się wejdzie. Nie pomagamy sobie rękami do końca. I teraz dopiero ręce.
Także tam, jak widzieliście, nie udało mi się od razu trafić. Nawet najlepsi mają z tym kłopot. Ja też muszę uważać. To, że ktoś długo trenuje, to nie oznacza, że zawsze mu tak wyjdzie. Po prostu trzeba się starać za każdym razem. I czy ktoś ćwiczy miesiąc, 2 lata albo 22 lata, tak samo musisz być uważny i dokładny w swoich ćwiczeniach. Pasy nam w tej chwili już myślę, że nie będą potrzebne w takiej formie i najlepiej jakby je już rozwiązać. Rozwiązać, tak. Rozwiązujemy pas. I teraz będziemy ćwiczyli techniki. Będziemy rzucać naszego ogromnego asystenta, który ma na imię Uke. Uke to jest taki ktoś, kto ćwiczy z nami. Albo tak naprawdę Uke to jest na chwilę ten ktoś, a za chwilę to jestem ja, bo my się zamieniamy. I raz ja jestem Uke, czyli tym atakującym, tu w tym wypadku czerwonym pufem, a raz jestem tym kremowym, tym szarym pufem, raz jestem broniącym się. Ponieważ teraz nikt z nich się nie rusza, więc musimy sobie to wyobrazić, że ktoś będzie do nas podchodził, bo aikido to samoobrona, a nie atak. Więc to nie ja rzucam, to nie ja łapię pierwszy, tylko robię to dlatego, że zostałem do tego zmuszony. To są zasady podstawowe samoobrony. Czyli teraz, skoro musimy sobie wymyślać, to ten nasz cień, nasza niewidzialna piłka, albo też nasz niewidzialny przeciwnik teraz będzie takim pasem. I on nas złapał, tak jak ostatnio to robiliśmy, ale przypomnę tym, których jeszcze nie było na tym ćwiczeniu, na tym treningu, żeby sobie to wymyślić, to trzeba sobie wyobrazić, że on nas zawinął, on nas złapał za rękę. Stanisław, uprzejmie Cię proszę o zajęcie się zajęciami i przestanie korzystania z czatu. Tak, bo to nie ma bo co... to szkoda czasu i atłasu. Po pierwsze, szkoda naszej umowy i szkoda Waszego czasu, lepiej wtedy odrabiać lekcje na przykład. A jeżeli już ktoś jest na treningu, a ja Was po prostu nie widzę... Ale ja widzę, senseju. No tak, ale ja i widzę mógłbym. Również, co kto pisze do kogo, a czat jest tylko do mnie, nie można pisać między sobą. Także uwaga, to co piszecie nie do siebie, tylko do sensei Agnieszki. Także ona to czyta, a nie kolega czy koleżanka. Przepraszam, że musiałam przerwać, ale no, tak, Stanisław to jest... nie odpuszcza. No jeżeli nie odpuszcza, no to musi sobie po prostu siedzieć i oglądać ten trening, bo nie, to nie w porządku, nie fajne. Ja też mógłbym robić tuż inne rzeczy, a lubię ćwiczyć aikido i wiem, że ta przerwa to jest, dla mnie to jest smutna przerwa i nie chciałbym, żeby ona się długo ciągnęła, ale jak ile będziemy musieli, tyle będziemy, mam nadzieję, że ci, którzy są, dla których aikido jest pasją i już taką fucking hobby, to no, że ćwiczą, nawet jeżeli niedokładnie, to starają się. Bardzo Was o to proszę, jeżeli już jesteście z nami tutaj wszyscy, to żeby starać się chociaż troszeczkę przećwiczyć. Bo jeżeli nie, to po prostu nie ma sensu się włączać do tego treningu. No ale dobrze, tyle smutnych rzeczy. Same smutne, więc teraz muszą być trochę weselsze. Stoję wzdłuż na tej karimacie. Przeciwnik złapał mnie za rękę. Schodzę z linii ataku. On zostaje na tej linii. To jest jego linia ataku. Przechwytuję jego rękę w łokciu. Zaraz pokażę, gdzie jest ten łokieć, bo zaraz zagram rolę czerwonego pasa. I teraz wchodzę pod ten pas i teraz przerzucam go do przodu. Wracam na linię, może tak pod kątem troszeczkę, które będzie widać.
linia, zejście. Popatrzcie, gdzie jest moja twarz, moja buzia, moje oczy? Tu. Nie gdzieś na bok, nie do sufitu. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne ćwiczenie, dlatego że trzeba się dobrze skoncentrować. Jeszcze raz. To jest atak przeciwnika. Złapał mnie za rękę. Bądź za nadgarstek. Oczywiście chodzi o nadgarstek, ale o w ten sposób. Za nadgarstek. I zobaczcie, jaki ruch najpierw trzeba należy wykonać. Zejść z linii i cały czas brzuch, ta piłka w kierunku oczy, w kierunku tego punktu. Teraz trochę na zewnątrz. Chwytamy rękę. To jest jego ręka. I przerzucamy resztę ciała. Pokażę wam teraz zamienię się rolami. O, ja będę teraz czerwonym pasem. Jestem czerwonym pasem. Uwaga, jestem czerwonym pasem. Chwytam. Zostaję przeciągnięty w bok. I robię kołyskę, którą znacie. I jestem rzucony na podłogę. Jeszcze raz tyłem. Zaatakowałem drugą ręką. Chwyt. Wyciągam je mój tori, czyli ten, który się broni w bok. I teraz kołyska. No tutaj można leżeć w taki albo w taki sposób, ale najważniejsze, żeby wyobrazić sobie, że ja jeszcze go trzymam, albo on mnie rzucając asekuruje. Jestem czerwonym pasem. Zaatakowałem. Zaatakowałem. Jestem przesunięty w bok. O, przepraszam. Tak, o mojego. Przesunięty w bok. Mam nadzieję, że widać z tej strony będzie lepiej. Teraz zostaję wychylony. To jest moja ręka. Zostałem tutaj złapany za rękę. Teraz rzut. I to jest właśnie sumiotoshi. Moi drodzy, to jest niezwykle trudne zrobić to tak, aby wydawało się, że jestem tą drugą osobą. No tak, trzeba to umieć zaimprowizować, wyobrazić sobie i zagrać. Dobrze, to teraz jeszcze raz rzuty z pasem. Przeciwnik złapał mój nadgarstek w bok, chwyt łokcia, rzut. Druga ręka, owijamy nadgarstek, ichi, ni, san. Jeżeli komuś to sznurówka mojego kota, jeżeli komuś trudno jest zabijać tak non stop, to zrobimy kilka powtórzeń na jedną rękę. Ichi, ni, san. Powrót. Postawa. Idź. Ni. Sam. Powrót. Tak mniej więcej na środek. Pozycja. Gyaku hanmi. Tutaj nie widać dlaczego gyaku hanmi, ale jeżeli o postawach oglądaliście film już dla was przygotowany, to tam jest wszystko o tych pozycjach względem pana Isu, pana krzesła. Na pewno wiecie o co chodzi, czyli ja tutaj mam ten rekwizyt. Mogę go wam pokazać oczywiście tylko, żebyście wiedzieli o czym mówię. Bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi z panem Isu. To jest pan krzesło i on ma dokładnie nogi tak ustawione jak ja. Czyli postawę ma taką, albo postawę ma taką. To jest jego prawa noga, a to moja, przepraszam, lewa, a to moja lewa. Czyli mamy pozycję symetryczną. Teraz pozycja odwrotna. Jego to jest prawa noga, a moja ciągle lewa. To jest gyaku hanmi. Gyaku hanmi.
a to jest pozycja Aihami. No i wróćmy do tego, to na pewno wszystko pamiętacie. Więc teraz stoimy w pozycji Gyakuhami. Proszę, chwyt, nadgarstek, złapał, zejście z linii, chwyt ręki i rzucamy go na plecy. Pamiętajcie. Jeszcze raz. Brzuch do środka cały czas. Przechwyt, wejście nogą. Pokażę to teraz bokiem. Już to robiliśmy, ale pokażę bokiem. Dlaczego? Dlatego, że czasem na treningu zdarza się takie niechcieństwo. Na czym polega niechcieństwo? Polega na tym, że źle stoi noga z tyłu. I na przykład jest tak. Albo niechcieństwo polega na tym, że jest taka pozycja po rzucie. To jest bardzo niedobra postawa. Idź i sam. Ostatni raz. Zejście z linii i rzut. Ta noga stoi dobrze na podłodze. To najważniejsze, podstawowe zasady. Ikkyo i wspomniane Kotegaeshi rozpoczniemy od następnej lekcji. Zwijamy pas. Pokażę Wam w jaki sposób. Zwijam go na swojej ręce. I teraz ja mam taką metodę. Pokażę Wam. Mam nadzieję, że widać. Wkładam tutaj ogonek. Jeszcze raz. Ten jeden ogonek zostawiam dłuższy. Wkładam od spodu. Przeciągam go górą. I wkładam tu. Jeszcze raz. Dołem. Tu powstaje takie oczko, taka pętelka. I teraz tę końcówkę muszę tu włożyć. Zacisnąć. Teraz zobaczcie, jest tak oto złożony, skręcony, złożony pas. I teraz dzięki temu nasz pas może nam służyć do innych celów, do innych zabaw. Na przykład do przerzucania z ręki do ręki. Na przykład do trzymania pasa na głowie, ale o tym na następnym treningu sobie to wszystko przećwiczymy. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj był, to myślę, że już tak będzie umiał wiązać do zabawy i do ćwiczeń innych. Na dzisiaj to wszystko. Arigato gozaimashita.